Barbara Kurdej-Szatan, 33L. Przeżywa ostatnio bardzo trudny okres w życiu zawodowym. Straciła, w TVP aż trzy programy. Jednak Gwiazdą szybko zainteresowała się inna stacja. Barbara, Kurdej-Szatan jednego dnia straciła aż trzy programy w TVP. Nie zobaczymy jej już w D. Voice of Poland. The Wojski coraz dance, dance, dance. Nieznane są też losy jej postaci w serialu M jak miłość. Możliwe, że scenarzyści wygaszą jej wątek. A postać przez nią grana zostanie wysłana za granicę do pracy. Reklama mówi się, że kurde i szatan straciła pracę z powodu poglądów politycznych brała bowiem udział w protestach w obronie sądów, wsparła Rafała Trzaskowskiego, a ostatnio poparła paradę równości. Nie ma jednak tego złego. Podobno zawirowania, biznesowe aktorki bardzo ucieszyły szefów Polsatu. Podobno od razu znaleźli dla niej miejsce. W ramówce stacji. Basia jest profesjonalistką z wielkim doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie miała większej wpadki. Na wizji, włodarze Polsatu zwrócili się do niej z propozycją prowadzenia nowej edycji tańca. Z gwiazdami. Od dawna chcieli odświeżyć format nową twarzą. Teraz nadarzyła się do tego, świetna okazja. Krzysztof Ibisz podobno bardzo ucieszył się, jak się o tym dowiedział, mówi nasz informator. Warto przypomnieć, że Basia ma już na swoim koncie kilka produkcji, zrealizowanych z polsatem. W 2013 roku grała w hitowej Pierwszej Miłości, a od 2017 roku wciela się w główną postać w serialu w rytmie serca. Chcecie oglądać kurdej szatan w tańcu z gwiazdami?